Gość poranka dwójki. Z nim, a jest nim jeden z najwybitniejszych śpiewaków na świecie, Piotr Beczała. Dzień dobry, panie Piotrze. Dobrze pana słyszeć, widzieć. Dzień dobry, bardzo miło pana widzieć i słyszeć. Ponieważ to mówimy tym z państwa, którzy właśnie do nas dołączyli, można naszą rozmowę śledzić na dwójkowym Facebooku, w serwisie YouTube. To jest Zurich, jeżeli dobrze myślę, prawda? Tak, dobrze pan. Jeden z wielu pana domów. Tak, jestem w trakcie produkcji Trubadura tutaj właśnie w operze w Zurychu. No i dlatego spędzamy tutaj kilka tygodni. Czyli wszystko pięknie się układa, proszę państwa, bowiem w ręku, i teraz widzą państwo to, mam album, którego oficjalna premiera jutro na sklep polskieradio.pl można dobrze zapoznać się. Widzi pan? Dobrze pan widzi? Tak. Myślę, że to zdjęcie doskonale pan zna. Tak. Bo autorką fotografii jest pańska małżonka, Katarzyna Bąk-Beczała. Arie z oper słowiańskich, ale i z oper Verdiego znalazły się na nowym dwupłytowym albumie wydanym przez Polskie Radio, ale historia tego dwupłytowego albumu to jest historia z 2009 roku przede wszystkim. Tak. Dla pana podróż sentymentalna? Tak, to był taki fantastyczny projekt. Szukałem miejsca, gdzie nagrać właśnie arie słowiańskie. No i poprzez kontakt z moim przyjacielem i wspaniałym dyrygentem Łukaszem Borowiczem wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić to w Warszawie właśnie w Studio S1. I tak powstał ten pierwszy album, właśnie album słowiański, który później jakby ta współpraca się rozwinęła i nagrałem następny album w roku verdiowskim, Verdiego właśnie. I, no bardzo jestem zadowolony z tego, jak to wtedy wyszło. To była współpraca z firmą Orfeo, dla której wtedy nagrywałem. Także bardzo miłe mam wspomnienia z tego okresu nagrywania. Było to oczywiście stresujące, ponieważ w dzisiejszych czasach płyty nagrywa się dosyć szybko i to były chyba jakieś 6 dni na kilkanaście arii, więc no stresujący moment, ale w atmosferze wspaniałej, dlatego jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wyszło. A jaki to był moment pana kariery wtedy, 2009 rok? Pytam o to także dlatego, że pan w wielu wywiadach i także na tej płycie znajdują się pana słowa dotyczące tego, że zawsze to, co pojawia się na płytach, jest odbiciem nie tylko zainteresowań, ale i momentu, w którym pan się znajduje. Śpiewam, tak. Wybieram te arie, które jestem w stanie całe partie zaśpiewać w spektaklach operowych. Nie chcę tworzyć takiego koncertu życzeń. To pana słowa. Więc wtedy, tak. 2009 rok, arie słowiańskie były nieprzypadkowe. Ja miałem wtedy moment taki, że śpiewałem troszeczkę więcej muzyki słowiańskiej. Chodziło głównie o muzykę rosyjską i muzykę czeską, ponieważ to było w okolicach, kiedy śpiewałem Rusałkę Dworzaka, partię księcia w Rusałce w Salzburgu, Festspiele, czyli na festiwalu w Salzburgu. I Onigina w Metropolitan Opera. I jakoś przy tej okazji właśnie wpadliśmy na pomysł, żeby nagrać arie słowiańskie, ponieważ no, sporą częścią mojego repertuaru w tych sezonach 2008, 9, 10 były to opery z oper słowiańskiej, z opery z rolami słowiańskimi. Oczywiście następna płyta, czyli płyta verdiowska, była związana z 2013 rokiem, z jubileuszem Verdiego. Także gdzieś przy tej okazji te pomysły powstawały. Tak samo jeżeli chodzi o inne moje nagrania. Dziś zawsze ten pomysł dramaturgiczny, można tak to nazwać, czy okazyjny, był zawsze gdzieś tam z tyłu głowy.
No właśnie, czy teraz często ma pan szansę wracać do tego repertuaru? Pytam o arie słowiańskie, bo Verdi, można powiedzieć, jest panu bardzo bliski teraz przy okazji Trubadura, ale właściwie koniec roku i początek nowego także z tego, co widziałem w pana planach, właśnie z Verdim związany i z Nowym Jorkiem. Czy Verdi jest jakby stałym punktem programu mojego repertuaru, ponieważ no, te role verdiowskie tam przewijają się co sezon. Jeżeli chodzi o słowiański repertuar, no, Rusałka jest w moim repertuarze od wielu, wielu lat, od tego właśnie chyba 2008 czy 2009 roku i zostanie w tym repertuarze przez jakiś czas. Te ary, które śpiewałem na płycie Slavik, które są właśnie częścią tego podwójnego albumu dla Polskiego Radia. Są również w tym albumie arie, których w całych ról nigdy nie zaśpiewałem. Mało znane rosyjskie arie, więc to były takie trochę ciekawostki, takie rodzynki. Ale Leński ciągle jest w moim repertuarze. Mam w marcu w Metropolitan kolejnych kilka spektakli. I podejrzewam, że to będzie tym razem już jednak moje pożegnanie z tą rolą, ponieważ no, wchodzę troszkę w inny repertuar i trzeba zostawić miejsce dla młodych śpiewaków, młodych tenorów. Wchodzi pan w repertuar zaanonsowany albumem Vincero, który ukazał się w roku ubiegłym, a my na te inscenizacje, te realizacje cały czas niecierpliwie czekamy. Miłośnicy opery, państwo piszą do nas. Pojawia się między innymi pytanie o to, czy jaki jest pana stosunek do współczesnych inscenizacji, które pojawiają się, czy są realizowane trochę w kontraście, czy niezgodnie z założeniami autora libretta. Czy to jest panu obojętne, czy nie? Trudne pytanie. Nie, obojętne to dla mnie nie jest oczywiście, ponieważ ja jestem zawsze częścią spektaklu. To nie jest show jednego śpiewaka. No chyba, że jest to jakaś opera napisana dla jednego śpiewaka, ale ja w takich operach raczej nie występuję. To jest zawsze jakby współpraca sceny, muzyki i śpiewaków chóru. Więc to jest troszkę skomplikowane pytanie, ponieważ ja akurat teraz jestem w trakcie takiej produkcji, która jest powiedzmy pewną stylizacją Trubadura, ale nie odbiega zupełnie od samego pomysłu, zamysłu kompozytorskiego czy librecisty. Więc jest, choć potraktowany jest sam temat dosyć współcześnie, a nie jest jakby kompletnie oderwany od rzeczywistości Trubadura. Ja miałem raczej szczęście w mojej karierze, że nie miałem aż tylu możliwości czy tylu sposobności brać udziału w produkcjach, które są kompletnie oderwane od rzeczywistości, od tego, co założył sobie kompozytor i librecista. Więc trudno mi tutaj aż tak bardzo krytykować, ale wiem, że takie produkcje funkcjonują w świecie muzycznym, więc no pewnie bym troszeczkę więcej dyskutował z reżyserem na temat tego, co ma powstać na scenie. To pytając w kontekście repertuaru, do którego pan się przygotowuje, czy zgodziłby się pan wziąć udział w tak zwariowanym pomyśle, jakim jest wystawienie Turandot w Barcelonie, akcja opery przeniesiona w przestrzeń kosmiczną? No to jest taka moda teraz. Również Cyganeria w Paryżu została przeniesiona przez Klausa Gutta w przestrzeń kosmiczną. Ja uważam, że trzeba by mocno przemyśleć taki pomysł, czy moja interpretacja roli, którą miałbym wtedy zaśpiewać, gdzieś zgadza się z tym konceptem. Nie znam tego pomysłu z Barcelony, ale pewnie jakaś koncepcja, jakiś pomysł za tym stoi. To nigdy, mam nadzieję, nie są oderwane kompletnie od rzeczywistości inscenizacje. Oczywiście śpiewak ma wtedy trudniejsze zadanie. Trudno jednak gdzieś zarzucać reżyserom, że chcą tylko. Ja mam taki pozytywny stosunek do tego, może troszkę za pozytywny,
Jednak gdzieś tam wyczuwam to, że reżyser chce coś przekazać publiczności i że on z tą publicznością jednak wchodzi w pewną korelację. Mój problem jest czasem taki, że reżysera nie interesuje publiczność i to jest pewien problem dla mnie, ponieważ ja jako śpiewak bez publiczności nie istnieję. My śpiewamy dla publiczności. A jeżeli koncepcja sama w sobie jest jakby zamkniętym tematem, no to mamy pewien paradoks i ten paradoks jest w pewnym kontrapunkcie do mojego postrzegania opery i muzyki ogólnie. Myślę, że to jest szerszy problem, takie jakby zaprzestanie myślenia o widzu i to można odnieść do wielu realizacji nie tylko w teatrach operowych, więc zostawmy to. Są oczywiście inscenizacje dyskutowane. Halka, ta z Wiednia, ta później z Warszawy, też taką była, ale ona bardzo porwała część publiczności swoją dynamiką, filmowością, rozmachem. I pojawia się pytanie od jednej ze słuchaczek o to, czy po przyjęciu doskonałym Halki w Wiedniu, a później w Warszawie, czy są plany dalszych spektakli w teatrach operowych poza Polską? No, plany były oczywiście. Był cały system, który zbudowaliśmy, w którym oczywiście brałem udział, żeby zaprosić dyrektorów oper, menadżerów, ludzi odpowiedzialnych za promocję różnych pomysłów na świecie, na spektakle i tak się stało. No później niestety COVID troszkę nam pomieszał szyki i wiele z tych pomysłów po prostu nie doszło do skutku, tych kontaktów, tych rozmów, które miały mieć miejsce. No wróciliśmy gdzieś tam w jakimś stopniu do normalności i mam nadzieję, że ten pomysł jakby przełożenia sukcesu Halki Wiedeńskiej i Warszawskiej na sukces jeszcze bardziej międzynarodowy się powiedzie. Pracujemy nad tym. Jest na przykład pomysł taki, akurat to nie ma nic wspólnego ze serią tutaj tego spektaklu, czy tego konkretnego spektaklu Halki, ale jeżeli chodzi o promocję Moniuszki, muzyki polskiej, to za 2 lata mamy kilka koncertów, koncertowe wykonanie Halki w Madrycie, w Teatro Real, więc to jest no, choćby taki mały kamyczek w tej całej konstrukcji. Ale mam nadzieję, że ten naprawdę bardzo dobry i taki, jak pan powiedział, dynamiczny spektakl no, pójdzie troszkę bardziej w świat. A ma pan poczucie, że po bardzo trudnym dla opery roku 2020, ta końcówka 2021 rysuje się w jaśniejszych barwach? Czy to życie operowe na świecie wraca już powoli do normy? Pana plany by sugerowały, że tak jest właśnie, no bo teraz intensywny czas w Zurichu, później Metropolitan Opera, zapewne być może także święta Bożego Narodzenia, bo tuż po nich, prawda, gala 31 grudnia i także Verdi, później w styczniu, więc intensywny czas, na który czekaliśmy. No wracamy do normalności, tylko tak to mogę określić. Po tym prawie półtorej roku, gdzie większość produkcji operowych były albo odwołane, albo poprzesuwane, albo redukowane. A ja miałem akurat to szczęście, trochę jednak się naśpiewałem, ale system był troszkę inaczej zbudowany. System wygląda normalnie tak, że mamy, tak jak tutaj były 4-5 tygodni prób i później 9 spektakli trovatore. Tak samo jest w Nowym Jorku jest, i tak zawsze było. A w czasie COVID-u mieliśmy ten okres prób był bardzo intensywny, ale pracowaliśmy na jeden spektakl i to ten jeden spektakl był bez publiczności często, był nagrywany tylko do telewizji, tak jak czy na streamingi, tak jak to było na przykład w Wiedniu czy w Zurychu. Więc to są takie no dosyć potężne różnice, ale mamy nadzieję właśnie teraz, że wszystko wróci do normy i ten układ, który funkcjonował przez no, normalność, powróci na scenę, więc no,
trzymajmy kciuki, żeby to tak dalej funkcjonowało. Za to trzymamy kciuki, życzymy tego panu, innym artystom, by nigdy więcej nie musieć stawać przed pustą widownią i śpiewać, grać jedynie do kamer z poczuciem, że gdzieś tam po drugiej stronie mniejszego czy większego odbiornika ktoś się znajduje. No, życzymy sobie powrotu także do normalności i takiej sytuacji, w której będziemy mogli się spotkać w studiu, a nie tylko też właśnie poprzez urządzenia mobilne. Ale w kontekście tego pojawia się pytanie od pana Sławomira. Jak się pan czuje po tych wielu, wielu latach, kiedy staje na deskach Metropolitan Opera w Adrianie Lecouvreur, wiedząc, jakie legendy, jakie sławy wcześniej przed panem interpretowały te role, czy te emocje są bardzo odmienne od tego, kiedy czyni się to, jak rozumiem, na początku po raz pierwszy? To jest bardzo dobre pytanie. Ja się nad tym nie zastanawiam akurat w tym kontekście. Tworzymy spektakl, jak wspomniałem, kilka osób. Adriana Lecouvreur to są głównie cztery osoby, które śpiewają na scenie i które muszą ze sobą korelować, muszą ze sobą tworzyć spektakl. Ja miałem to szczęście śpiewać we wspaniałych grupach kolegów, przyjaciół, z Anią Netrebko, z Anitą Raczej-Świli. To były naprawdę fantastyczne spektakle i nie można się zadręczać pomysłami, że 40, 50, 60 lat temu tą rolę śpiewał Franco Corelli, teraz ja muszę tutaj zrobić coś specjalnego, żeby, nie wiem, uszczęśliwić fanów Franca Corelliego. To samo dotyczy się również Anny Trebko, czy jakiegoś innego sopranu, który śpiewa Adriana Lecouvreur, ponieważ to jest bardzo specyficzna rola. Gdzieś każda gwiazda operowa, każda gwiazda sopran kiedyś w swoim życiu tą Adrianę Lecouvreur zaśpiewała i to jest bardzo wymagająca rola, dramaturgicznie, nie tylko wokalnie. Także my tworzymy odrębne spektakle, to nie mam poczucia. Oczywiście, ale jest, przepraszam, że wchodzę w słowo, jest też genius loci, jest to miejsce, o którym się najpierw przez wiele, wiele lat marzy i pracuje, a później się, tak jak wkrótce będzie w przypadku Jakuba Józefa Orlińskiego, staje na deskach ukochanej Metropolitan. No i pytanie, czy kiedy już się ma sezon numer kilkanaście, przyznam szczerze, nie pamiętam teraz dla pana, który to będzie sezon w Metropolitan Opera. Zacząłem w 2006 roku, więc to będzie 15 sezon. No właśnie, czy to już się traktuje jako, miejsce pracy takie odwiedzane, czy jednak te emocje są, że to jest takie centrum świata opery? Wie pan co, to jest tak, wiecie państwo, to jest w zależności od tego, ile, bo można zaśpiewać 5 spektakli w takiej teatrze, a można zaśpiewać, tak jak w moim przypadku, nie wiem, nie liczyłem dokładnie, ale około 130, więc jak to ładnie się nazywa, to jest mój jakby drugi dom operowy, czy trzeci, najważniejszy teatr operowy świata. Gdzieś tam te myśli oczywiście w głowie krążą, ale dlatego, że już jestem tyle lat w tym teatrze, jeżeli rozmawiamy o Metropolitan Opera, zaśpiewałem tam bardzo dużo ról i wspaniałych spektakli, nie tylko ciekawych, ale również takich, które w Europie, powiedzmy, rzadko mają miejsce, ponieważ Metropolitan Opera bardzo często jest taką ostoją normalności scenicznej. Właśnie jak Adriana Lecouvreur, który był wspaniałym spektaklem w reżyserii Magikera. Oczywiście jest to wielka odpowiedzialność. Ja życzę każdemu śpiewakowi, żeby poczuł tą atmosferę Metropolitan Opera, tą ogromną salę na 4000 osób, ten wielki żyrandol, który się chowa, idzie do góry. To są takie momenty, które naprawdę są niezapomniane. I w moim przypadku jest też kwestia takiej odpowiedzialności, ponieważ publiczność, dyrekcja, koledzy, orkiestra oczekują ode mnie najlepszego
Leistungu, najlepszego wykonania mojej roli. I to jest dla mnie bardzo istotne, żeby sprostać tym wymaganiom i tym oczekiwaniom. Piotr Beczała, laureat Nagrody Mediów Publicznych w roku 2020. Przypominamy, powodem naszego spotkania, tym radosnym dla nas, dla Polskiego Radia, powodem jest ukazanie się dwupłytowego albumu z ariami słoweńskimi i ariami z oper Giuseppe Verdiego. Nagrania z 2009 i 2011 roku ze studia Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Wówczas Polska Orkiestra Radiowa pod wodzą Łukasza Borowicza. Egzemplarze tej płyty czekają na Państwa. 71211. O to także pytają nasi słuchacze, kiedy będzie szansa usłyszeć Pana w Polsce. No właśnie, wszystkie plany występów również w Polsce troszkę uległy modyfikacji, zmianom przez pandemię, więc... Nie wiem, nie umiem na ten temat, na to pytanie odpowiedzieć. Prawdopodobnie najbliższy mój występ w Polsce na żywo będzie we Wrocławiu. To jest już dwa razy, trzy razy przekładany koncert. Więc mam nadzieję, że w tym 2022 roku jakoś uda się zmieścić to w kalendarzu. To wszystko nie jest takie proste. Muszą Państwo zrozumieć, że takie recitale solowe czy koncerty operowe nie zostają odwołane, tylko zostają przesunięte, czysto teoretycznie oczywiście. I później przy powrocie do normalności, jak mamy teraz, wszystkie te koncerty muszą gdzieś znaleźć swoje miejsce w kalendarzu. A kalendarz czysto teoretycznie jest pełny, więc to nie jest takie proste wszystko, ale staram się bardzo, żeby jakoś to pogodzić. Trzeba wiele kompromisów, wiele rozmów, żeby to się udało, ale mam nadzieję, że się uda. Piotr Beczała, gość Poranka Dwójki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy sobie tych spotkań z Panem, z Pana twórczością. Nie tylko w wersji płytowej. Premiera tego dwupłytowego albumu wydanego przez Polskie Radio oficjalnie jutro. Szczegóły na sklep polskieradio.pl, a na Państwa czekają egzemplarze pod numerem 71211. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. To ja dziękuję i pozdrawiam wszystkich Państwa. Dziękuję. Dziękujemy.